Za oknami śnieg, a co za tym idzie niesprzyjające warunki atmosferyczne. W dniu dzisiejszym na terenie powiatu odnotowano już kilkanaście zdarzeń drogowych, w tym jedno z udziałem nietrzeźwego kierującego. Oleśnicka Policja apeluje o szczególną ostrożność na drodze. Przypominamy, że konieczna jest wymiana opon na zimowe, jak również każdorazowe odśnieżanie pojazdu przed ruszeniem w drogę. Nieodśnieżony pojazd jest bowiem podstawą do ukarania kierowcy mandatem karnym. Należy także pamiętać, że w tym okresie musimy zwrócić szczególną uwagę na prędkość, z jaką się poruszamy. Nawet ta dozwolona w danym rejonie może okazać się zbyt duża i być przyczyną groźnego wypadku. Kierowco, przygotuj swój pojazd tak, abyś mógł bezpiecznie poruszać się po drodze. Nie tylko zwróć uwagę na swoje bezpieczeństwo, ale także na bezpieczeństwo innych. Sekcja Dróg Miejskich prowadzi akcję zimową na drogach, które są własnością miasta Oleśnicy i na części dróg powiatowych, które miasto przejęło w zarząd. Są to generalnie mówiąc drogi w ścisłym centrum miasta, na starym mieście i drogi osiedlowe. W tej chwili pracują dwie pługopiaskarki, które na bieżąco starają się usuwać śnieg. Dodatkowo jeszcze pracuje trzeci pług zamontowany do ciągnika, który z racji swoich gabarytów jest bardziej dokładny.